No nareszcie poniedziałek! Nigdy się nie spodziewałam, że będę czekać na poniedziałek! Zawsze myślałam, że poniedziałek to jest najgorszy dzień w tygodniu. Normalnie po prostu nienawidziłam poniedziałku, a teraz po prostu od dzisiaj kocham poniedziałki. Drr, drr, drr. No hej Basiu, no hej, no co tam? Jak weekend? Zajebiście po prostu! Dawno nie miałam tak zajebistego weekendu, słuchaj, no. Teraz mi się wszystkie te kwadraty łączą ze sobą. Jakie kwadraty? No mówi się tak, że się łączy ze sobą kwadrat. A kropka! Kropka, ja blondynka. Słuchaj, to ja blondynka, to słuchaj, ty dobrze gadasz, to polaci ci wódki. Słuchaj, te kropki mi się teraz łączą, ale jak się łączą, kurwa, kropki? Jak kwadrat to chociaż za te 90 stopni tam połączysz, a kropka jak se połączysz? A może zrobisz dziurkaczem i weźmiesz tam linkę. A dobra, słuchaj, kojarzysz tą syzyfową pracę, co było w podstawówce, tam pieprzyli ta syzyfowa praca, ja nie wiedziałam, o co im chodzi, co to pierdolą, ta syzyfowa praca, o to co robi, to zaraz ja wiem. No co to jest, co to jest? No to jest właśnie mycie okien, to jest właśnie mycie okien, to jest syzyfowa praca, słuchaj. Ja tym, z tą ścierą walę w te okna, no normalnie cały czas brudne, słuchaj. Wszyscy mówili, weź kup tą niebieską, tam żółtą szmatkę, później przelecisz na sam koniec, ja mówię, przelecić, to ja mogę swojego starego, słuchaj, a nie te okna normalnie, słuchaj. Ja lecę tymi oknami, a tam normalnie wszystko cały czas upieprzone, zamazane i wszystko, po prostu nie mogę na nie patrzeć, słuchaj. A wiesz co mój mąż zaproponował? Słuchaj, wiesz co mój mąż zaproponował? Słuchaj, ja nie wiedziałam, że mój mąż jest takim śmieszutą, słuchaj. Ja wiedziałam, że on jest śmieszny, ale nie wiedziałam, że aż tak. On do mnie mówi, to może mamusia przyjedzie. Ja mówię, czy ja chyba nie twoja? On mówi, no właśnie moja. Dobrze wie, że ona umie myć okna. Dobrze wie, że ona lubi myć okna. Może by ci pomogła? Myślałam się, obsram karzanką. Baśka, ty taka zdziwiona? Ja nie potrzebuję niczej pomocy. Tym bardziej nie mamusi. Ty sobie nawet nie zdajesz sprawy, jak ona pomaga. Ona, słuchaj, rozjebałaby tą pizdę. No, Baśka, no nie jestem wulgarna, tylko po prostu, no ona już do najmłodszych nie należy. Ona nie ma pomarańczy pięknej, soczystej. Ona ma po prostu pip, pip, pip. No tak, tak. Nie ma, nazywajmy rzeczy po imieniu. Ona by się rozsiadła w tym fotelu, jak królowa Bona, wzięłaby swojego palca wskazującego. Ona powinna być dyrygentem w jakiej orkiestrze, rozumiesz to? Ona by wzięła tego palucha, którego ja bym chętnie wzięła i wsadziła jej prosto w dół. Słuchaj, wzięłaby tego palucha i powiedziała tak. Najpierw to ty mi zrób kawki. Zrób mi kawki filiżaneczce, tylko proszę cię, żeby to nie była arabika, bo po prostu to jest taki kwas, no taka kwasota, że ja nie mogę. Jakbyś miała mleczko bez laktozy, ale na pewno się przygotowała, sobie kurwa, bez laktozy, może jeszcze bez kozy. Może jeszcze bez kozy je zrobię. Ja mówię, ja pierdzielę, co to za mleko bez laktozy, słuchaj. No i ona będzie mi dyrygować. I ona weźmie tego palucha, rozwali te psite, słuchaj, na tym fotelu. Ona mówi, tutaj bardziej na lewo, tutaj bardziej na prawo. Oj, nie. Za posuwiste ruchy musisz troszeczkę, powiem ci, musisz wolniej. I ona by mnie tak normalnie wkurzyła tym całą sytuacją, jak ona ma mi pomóc. A ten stary, wiesz, on to jest mądry. On by wywalił szpulacza, na myjkę muszę jechać, rozumiesz to? I bym ja zostawił sam ze swoją matką, ja bym musiała się z nią użerać, jeszcze bym musiała jej kawkę robić. A wiesz, jak ona pije kawkę? Złapie tę filiżankę, palucha wystawi. Problemy, no hej.